Siemaneczko, witam was w drugiej części moich przygód z tym oto gruzem. Zaczynamy! Dobra, zrzuciłem koło, zrobić assessment całego zawieszenia, co tak tu napierdziela. Więc tak, standardowo, no tarcze, klocki do wymiany. A to parę groszy, klocki, 50 zł tarcze, po 100 są nowe. Nie będę tu wiadomo jakieś AC sznycli wkładał ani nic. Ale tak, drążki są generalnie sztywne. Tu wiadomo, ta guma leci do wymiany, bo jest luz. I stuka w tamtym miejscu ten element. Muszę popatrzeć, czy to jest od kolumny kierowniczej, czy to jest, kurde, od jakichś tam... łącznik czy drążek, jeszcze nie znam do końca tych elementów zdańki. To stuka, no i amorki są wylane, no ale to standard, ale w granicach 500 zł myślę powinienem się zamknąć z zrobieniem całego zawiasu z przodu generalnie, więc to tak naprawdę są śmieszne groszowe sprawy, bo do nowych BMW, nowych samochodów amortyzator 1500 potrafi kosztować, tak więc no, tu za 5 stóweczek jestem w stanie wyremontować generalnie zawieszenie. Znalazłem cały w ogóle komplet na Allegro za 450 zł. Wszystkie te wahacze, drążki, łączniki, gumy. Więc może bym się też o ten zestaw pokusił, ale to jeszcze przekalkuluję, zobaczę. Popatrzę, jak druga strona jeszcze wygląda. Dobra, słuchajcie. Z tyłu okazało się, że klocki są nowiutkie. Znaczy ja też na auto za szybko nie jeździłem, więc nie wiem za bardzo, jak ten tył hamuje. Bo nigolowetą przywieźli, tyle co się przyjechałem, wiedziałem, że przód strasznie pływa, ale tak jak widać, łączniczek. Tu gumy wszystko wydaje się sztywne, amorki z zaksa też nie są chyba wylane, są całkiem w porządku. Tarcza, no jeszcze ma trochę, jeszcze idzie na tym pojeździć. Natomiast nie ma ręcznego. Nie ma hamulca ręcznego, ale to z tego co widzę, szczerze jeszcze nigdy nie grzybałem przy starych bejcach, tak żeby się samemu bawić. I tu widzę, że chyba tarczobębny, więc tu trzeba będzie zrzucać. Tu zrzucę z auty, bo po prostu nie ma hamulca ręcznego, bo myślałem, że tu jest zacisk, ale patrzę, że tu linka ręcznego wchodzi w wahacz, czyli tutaj w głąb, czyli tu na to wychodzi, że są tarczobębny. Tak więc no nic, no, trzeba to będzie zrzucać i tam zaglądać, ale to nie dzisiaj tego nie robię, bo nie jestem na warsztacie, pod blokiem się grzebie. Taki protip na przyszłość, jeżeli wiecie, że czeka was robota przy hamulcach, a już macie koło zrzucone, to zapsikajcie sobie wszystkie śruby dookoła, jakie są, które będziecie zrzucać. Nawet ten odpowiednik od hamulcy, bo też będę zrzucał mu płyn nowy dawał. Bo po prostu potem to będzie znacznie łatwiej wszystko schodziło, jak będziemy tu już działać na warsztacie. Jak już ten WD-40 się coś tam przeżre, więc te śruby będą o wiele łatwiej zjeżdżały, a na pewno będzie łatwiej odkręcić odpowiednik, nie będzie mniejsza szansa, że się go ukręci. Dzisiaj spokojna sobota. Części do zawiasu zamówiłem już, dwa łączniczki kierownicze z końcówkami i łącznik kierowniczy tak jakby do budy, nie pamiętam, to się dokładnie nazywało, z taką tulejką, bo to póki co jest podejrzane. Amorki po następnej wypłacie. Na ten moment wziąłem się za sprawdzenie, przeczyszczenie i uszczelnienie do lotu, bo trochę na zimnym, na benzynie nierówno pracuje. Filtr nie jest jakiś tragiczny, ale też oczywiście wleci nowy, nie dzisiaj, ale po wypłacie. Była krzywo puszka złożona, tak jakby ten ostatni zaczep i od dołu było widać całą gumę, więc też mógł łapać trochę lewego powietrza. Przepływka wygląda całkiem obiecująco, może nawet nie jest strzelona, nie, tu jest przepływka. Jest bardzo nawet taka całkiem obiecująca, kontakt z playem, końcówkę jej ten zapsikam, no i tutaj. Przeczyściłem trochę przepustnicę od zewnątrz, kręcę się później, kiedyś na pewno ją całą zdemontuję z dolotu do jakiejś myjeczki ultradźwiękowej czy coś, się to wrzuci i poczyści. No i co? No i bawimy się. Ogólnie jak na takiego gruzika, to pod maską nie ma aż takiego Saigonu, jak mogłoby się spodziewać. Jest trochę druciarstwa przy światłach, ale to tylko dlatego, że jakiś kataban kiedyś wrzucił sobie eleganckie ksenoniki, na szczęście to gówno jest odpięte, to będę wycinał, tylko tutaj to jest bardzo mocnym klejem przyczepione do buty, więc to będę wycinał od spodu elegancko nożykiem. Z drugiej strony tak samo. No i nie licząc tutaj polepionych kabli od ustawione, że tam czujniki temperatury, czujniki położenia wałka rozrządu,
i takie tam nie ma aż takiej tragedii. Natomiast co ciekawe, jest bardzo dużo takich dosyć oryginalnych elementów. Zazwyczaj zawsze było wywalane jakieś tam zamienniki. Nawet cybanty są oryginalne BMW. Guma też może być nawet i oryginalna, bo też jeszcze bajerisie motowerkę. Przepływka też nie jest żadnym zamiennikiem, tylko jest też Siemensa oryginalna, BM-owska. Jeszcze nawet może być, że z pierwszego montażu. No czemu to nie stabilizuje? O. Jest niewykluczone, że te części jest też wszystkie oryginalne. Tak więc, tak jak mówię, aż takiego druciarstwa to tutaj nie ma. Spodziewałem się szczerze więcej. Udało mi się odgruzować szyber dach. Niestety tutaj ta szmatka jest tam zwinięta, bo ona jest tu zerwana. To będzie grubsza robota, żeby to ogarnąć. Natomiast sam mechanizm bardzo ciężko chodził. No choćby chciał, a nie mógł, bardzo mało prądu miał, po prostu bardzo powoli się to chowało. Ale wystarczyło tylko poczyścić te wszystkie prowadnice, przesmarować i o proszę. Do góry, z powrotem. Bardzo ładnie wszystko pracuje, szybko się chowa. Dociska go. Tak więc naprawdę niewiele trzeba, żeby odgruzować takiego śmiecia zaniedbanego. W końcu czas, żeby powymieniać te elementy układu. Przyszła mi paczucha. Kupiłem ten łącznik, to się nazywa w końcu spornik drążka kierowniczego, jest tylko z prawej strony. Przez niego właśnie tak, a teraz jak nie ruszę, tym całe zawieszenie latało, bo tam jest wyrobiony. Dodatkowo kupiłem nowiutkie drążki kierownicze, bo tamte, bo końcówki to są rozwalone. Nie opłaca się wymienić samych końcówek, jak one tam parę złotych drożej i jest cały nowy łącznik, cały nowy drążek. A tu kuzynek mi jeszcze sprezentował, bo miał po swoim starym guziku nowiutkie łączniki stabilizatora. Też je od razu wymienimy. I co? Oponki dzisiaj zarzuciłem. Kupiłem za 6 dych używane zimóweczki, ale bardzo, bardzo dużo bieżnika, 7 mm guma nie sparciała. W miarę świeże, więc wlecą oponki na przód, więc mam nadzieję, że dzisiaj się uporam z tym całym, z tym zawieszeniem z przodu. Sąsiedzi to mnie chyba znienawidzą. Mamy niedzielę, godzina 12, blokowisko. Niestety tak to jest, jak się nie ma własnego starego warsztatu, tylko się albo do kogoś jeździ, albo się prosi, żeby na chwilę garaż wypożyczyć. Śruby bardzo łatwo poschodziły. Dużo dało to, że popsikałem tym wódekiem wcześniej tu elegancko, bez problemu, nie kręciło się w środku. Tam drążek z tyłu tak samo, spornik właśnie też bardzo łatwo wyszedł, łączniki stabilizatora tak samo. Natomiast problem jest tego typu, że nie umiem tego wybić. To tak tu siedzi, bo to są z tego co widzę prawdopodobnie fabryczne wszystkie drążki, nigdy nie wymieniane. No i byłem zmuszony wczoraj skończyć robotę, nie wymieniając niczego. Pojechałem do Julii kupić coś takiego, wybijak do swożni. Mam nadzieję, że to mi teraz da radę. Mamy niedzielę, no ale nic, będę musiał próć, no bo w tygodniu to ja przychodzę z roboty i już jest kurde ciemno i nie ma kiedy się za to zabrać. Tak więc nic, prujemy, lecimy, mam nadzieję, że nikt mi tutaj po bagiety nie zadzwoni. Słuchajcie, po dosłownie 2 godzinach wkurwiania się, majzlowania, bicia, udało się wykręcić łącznik stabilizatora. Zobaczcie. Końcówka druga tak samo, a tego nie powinno dać rady ruszyć, jak powiem, kciukiem. Jest to od razu świetnik, na szczęście kuzynek dał mi te nówki. No a drążki kierownicze. Znaczy tu akurat trochę ja go załatwiłem przy wybijaniu, ale on ogólnie nie wyglądał lepiej na tym samochodzie. Ciut długa końcówka tak samo. Widzicie? No nówki sztuki, no to są po prostu takie, że wiecie, tego się da się po prostu ruszyć paluchem, nie? Tu akurat no, drążek kierowniczy nowy, do tego nie ma opcji w ogóle ruszyć, tak? Taka sztywna guma. Bardzo dużo mi pomógł właśnie ten kieł, więc jeżeli macie zamiar się brać za wymianę drążków,
to bez tego nawet nie podchodźcie. To kosztowało mnie 24,99 w Juli na dziale samochodowym, jakby ktoś szukał, polecam. Nawet się nie połamał, nawet się nie pogiął na taką tanią sztukę. No, więc to odkręcone, elegancko. Zaraz wleci nowy, tam jeszcze ten z tym łącznikiem się będę bawił jeszcze wahacza. No i ta strona byłaby na tyle. Aczkolwiek to teraz zauważyłem, jak tym wszystkim ruszałem, że wahacze też mają gumy luz. Więc tak czy srak, będę tu musiał jeszcze raz to zrzucać, w sensie te drążki. Czy nie drążki, no tutaj koło, bo czeka mnie jeszcze wymiana tych wahaczy, ale to nie w tym momencie. One polecą razem z amorkiem. Po 10, że tak powiem, zrobię zamówienie, właśnie amortyzatory, te wahacze, to nie są drogie rzeczy, bo tam parę dyszek od sztuki za ten wahacz i amorki tam widziałem 200 zł za komplet z jakiejś tam, nie wiem, chyba też Deckermana, a to nie jest jakaś taka zła firma. No i klocki, nie? Tarcze jeszcze nie są takie tragiczne, mają jeszcze 1 mm, więc generalnie są w normie, w limicie, natomiast klocki wlecą nowe. Więc bierzemy się dalej za majzlowanie teraz tego sporniczka. On jest tylko z jednej strony, występuje. Ten tutaj, o kurczę, nie widzę. I tak. Słuchajcie, jak widać, gruz wjechał na chwilę, na czas roboty do garażu. Nie podołałem pod blokiem z tymi drążkami kierowniczymi. Prawą stronę mi się udało całą zrzucić, jak było widać. Lewej niestety, lewą trzeba będzie grzać, bo tak zapieczone, bo tu części nie były wymienione od nowości. Przy okazji dzisiaj sprawdzimy sobie, czy warto w ogóle inwestować w tego gruza. Mianowicie zrzucam od razu dekielek i zmierzymy mu komprechę. Jeżeli będzie w normie te 13-13,5 atmosfery, ładuję w niego szmalec. Jeżeli nie będzie w normie, będzie po 12-11 dycha. No, raczej już będzie na dowałkę ten samochód. Tak więc dzisiaj chwila prawdy, zobaczymy, czy jest tu warto w ogóle ładować szmal, czy nie, w tą brykę. Tu kolega także właśnie sobie grzebie przy gruzach, także graciarz. Felicjankę w pick-upie majstruje, tak więc będziemy sobie teraz przez jesień, zimę grzebać w gruzie. Dobra, powyciągałem sobie cewki zapłonowe. O dziwo, nie ma oleju, a spodziewałem się, że będzie olej pod świecami. Cewki też nie wyglądają jakoś najgorzej. Gumy nie są poparciałe, tak zwane fajeczki. A to słyszałem, że lubi sobie sparcić i nadawać się do śmieci. O, tu jest tylko taka jakaś jedna taka, nie wiem, za żółty pyłek, kuźwa, z kwiatków czy co. W każdym razie nie ma tu tragedii póki co. No nic, wykręcamy świece. Patrzymy, co dalej. Dobra, świeczki wyciągnięte. Pompa odpięta, żeby paliwa nie podawała. Kręcimy dziada. Dobra, czekaj. No, możesz kręcić. Dobra. 13 atmosfer. Czekaj, ja sobie od razu markerem zapiszę. Jak widać, zrzuciłem całą kolumnę. Zacisk oczywiście, klocki jakby inaczej. Przeraźliwy stan. Nie wiem, jak jakiś banan mógł na tym jeździć, nie wymieniać tego. No ale nic, tak to jest z takimi samochodami. Tutaj też niestety jestem w stanie tym ruszyć ręką i luzy. Tutaj nie wiem, czy widać, ale jest bardzo duży luz na drążku, tak więc wahacze też latują nowe. Wszystko odkręcałem tym małym urządzonkiem z Juli za 129 zł na promocji. Klucz. Powiem szczerze, że naprawdę daje radę przy takich zapieczonych śrubach zawieszenia, jedynie co, to czasem nie reaguje ten guziczek tutaj z boku, to jest do zrobienia. No w każdym razie dzisiaj zrzucam cały ten zawias. Kolumna już jest tutaj, elegancko, ściskam sobie teraz sprężynkę i próbuję wyciągnąć amortyzator, bo tu w BMC jest taki dosyć śmieszny patent, że nie kupuje się tak jakby całego tego MacPersona, tylko tutaj się ściąga sprężynę i tu do środka, do tej rury wchodzi osobno amortyzator, tak więc biorę się za zrzucanie tego. Dobra, właśnie udało mi się otworzyć kolumnę, było trochę zabawy z tym, bo to oczywiście śruba zapieczona, lekko ją naciąłem, na szczęście gwintu oczywiście nic nie uszkodziłem, wszystko elegancko, delikatnie.
Patrzcie, ile tu oleju. Zalany, po prostu wylany do końca amortyzator. O, wylatuje mi. A więc wlecą nowiutkie amorki i z pewnością poprawi się prowadzenie gablety. Druga kolumna zrzucona, jak widać. Zobaczcie ten amortyzator. No, raczej wątpię, że spełnia swoją funkcję, więc dobrze, że to porozbierałem. Tu w ogóle wszystko mi wygląda na to, że tu wszystko jeszcze jest w tym aucie fabryczne. To nigdy nie było tutaj wymieniane. Amorek, który tam w środku był, nóweczka, to wszystko, bo to w oleju pozalewane. Więc tak się zachował Zachs oryginalny. Więc mi się wydaje, że tu wszystkie części są jeszcze, kurde, z pierwszego montażu. Tu w ogóle jakaś korozja na tym powstała. Tak więc biorę się dalej za rozbiórkę i lepimy w gruzie.